Gościem Chełmskiej Biblioteki Publicznej jest dzisiaj Katarzyna Archimowicz. Kasiu, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Jest mi miło, że będziemy mogły dzisiaj po raz piąty porozmawiać o Twojej kolejnej książce, która jest właśnie także piątą w Twoim dorobku. Jeszcze tak przypomnę, zadebiutowałaś w 2014 roku z Miłością w Burzanach. Tak. I nie wiadomo kiedy, minęło to już prawie 7 lat i jest kolejna, piąta książka. A ja jestem tym bardziej i zachwycona, i zaskoczona, że w końcu jej akcję umieściłaś w swoim rodzinnym mieście Chełmie. Długo do tego dojrzewałam, ale tak, wreszcie zdecydowałam się troszkę umieścić akcję w Chełmie. Także ja bardzo się cieszę i przyznam, że świetnie mi się ją czytało, przez to, że mogłam też chodzić, odwiedzać znajome mi miejsca. W zasadzie to też nawiązałaś do takich chlubnych przypadków, mogę powiedzieć, chociażby Marcina Wrońskiego, który umieścił akcję swoich książki Czas Herkulesów, czy też Anny Richter. I także Ty na przykład oprowadzasz nas po chełmskich instytucjach kulinarnych, że tak to określę. Miło mi było także siąść w miejscu, w którym podają najlepszą rybę w mieście, czy w klimatycznym, nastrojowym wnętrzu ze świetnymi deserami, albo no, takiej wykwintnej knajpie w dość starodawnym, powiedziałabym, historycznym wnętrzu, gdzie dają znakomitą gęsinę. Także świetnie, oprócz tego, że znajdujemy się w Chełmie, to jeszcze zwiedzamy te miejsca i niejako jest to też świetna reklama dla chełmskiej gastronomii, która no niestety obecnie nie znajduje się w łatwych czasach. No tak, czasy dla nas wszystkich, ale dla gastronomii chyba w szczególny sposób są bardzo, bardzo ciężkie. Bardzo długo też nosiłam się z tym zamiarem, czy gdzie umieścić tę akcję, czy ma to być Chełm, czy jednak nie. I powiem szczerze, że nie byłam do końca pewna, czy to jest dobre, że tutaj idę z bohaterami, bo chciałam tak bardzo neutralnie wypaść. Zależało mi na tym, żeby nie stawiać Chełma na piedestale, tylko tak nienachalnie o nim napisać. Nie wiem, czy mi to wyszło, ale jednocześnie no, wspominałam o rzeczach, które w pewien sposób bardziej lubię tutaj, najbardziej w Chełmie. Ale też chciałam, żeby nie była to taka czysta reklama. Ale muszę Ci powiedzieć, że ja jako czytelniczka Twojej książki stwierdzam, że ten Chełm jest właśnie taki tak uroczo, nie za bardzo zaakcentowany, on jest rzeczywiście takim tłem, ale myślę, że dla każdego czytelnika pochodzącego z tego miasta to jest taki świetny akcent i na pewno też jest to zachęta dla czytania. Także ja myślę, że to taki nawet dobry zabieg marketingowy i naprawdę Ci się udało. Przecież też akcja dzieje się w Warszawie, także w jakiejś małej miejscowości można domyśleć się, że też nie za bardzo oddalonej od Chełma, także nie skupiła się tak całkiem na tym Chełmie. Właśnie o to mi chodziło, żeby ten Chełm nie wybijał się na plan pierwszy i niejednokrotnie czytałam książki, w których autorzy umieszczają akcje w swoich miejscowościach, w swoich miastach i powiem szczerze, że często mi się to po prostu nie podoba, bo te miasta są wyolbrzymione, są upięknione, a ja chciałam tak neutralnie. Chyba Ci się to udało. I teraz może wróćmy do samej fabuły książki, a konkretnie do bohaterki. Uczyniłaś Olgę Daronin bohaterką swojej książki. Tak, silną kobietę, przedstawicielkę, kolokwialnie mówiąc, korpo ludków, która jednak w pewnym momencie trochę postanawia zmienić swoje życie, wraca do korzeni, zaczyna się interesować i nawet cieszyć miastem na wsi. Skąd taki pomysł na bohaterkę? Właściwie ona jest oczywiście silną osobą, ale wydaje mi się, że wszystkie bohaterki Twoich książek, te takie pierwszoplanowe, zawsze mimo tego, że mają problemy, to znakomicie sobie potrafią z nimi poradzić. Tak, wszystkie, słusznie zauważyłaś, wszystkie moje bohaterki to takie silne babki, bo ja po prostu nie przepadam za ludźmi, którzy potrafią tylko siedzieć i narzekać, a jest cały ogrom takich ludzi. Ja nie wnikam, z czego są te nasze ludzkie słabości i niemoce, bo to prawdopodobnie przygniata nas życie i my sobie nie potrafimy z nimi inaczej poradzić, ale bardzo cenię kreatywność w ludziach. Dla mnie to jest jedna z ważniejszych cech u ludzi i ja staram się przebywać tylko wśród ludzi o takich właśnie mocnych charakterach i bardzo twórczych, kreatywnych. To nie musi
musi być kreatywność artystyczna na przykład. To mnie naprawdę wystarczy po prostu dobre radzenie sobie w życiu na własnym polu, na przykład zawodowym czy rodzinnym, i to już jest dla mnie ta kreatywność. Czyli unikam ludzi, którzy po prostu płaczą nad sobą, zamiast wziąć się do roboty. Często też widzę to takie cechy u uczniów. Oni się właśnie są świetnym takim przykładem społeczeństwa. Jedni będą po prostu załamywać ręce i nie zrobił absolutnie nic, żeby poprawić swoją sytuację, a inni po prostu biorą się do roboty, wpadają na różne pomysły, tędy owędy znajdą drogę zawsze do celu. I właśnie moje bohaterki to też są takie babki, które sobie radzą, które nie... owszem, pozwalają sobie na chwilę słabości, bo to się zdarza każdemu, ale na pewno nie płaczą nad własnym losem. Ja po prostu lubię takich ludzi i łatwiej mi się o takich pisze. Chyba bym nie potrafiła pisać o kimś, kto jest zupełnie przytłoczony życiem, bo byłoby czuć, że ja nie lubię takiego bohatera, a to nie o to chodzi. No tak, rzeczywiście widać to, że podkreślać taką siłę głównej bohaterki, no bo rzeczywiście człowiek musi być silny, mimo tego, że jest w głębi bardzo wrażliwy, empatyczny, to taka siła to po prostu taka walka o życie, bo tak naprawdę to musimy sobie radzić w tej egzystencjalnej dżungli i właśnie to widać, chociaż też no nie zabrakło w tej książce pokazywania też tych cieni życia, więc jest i tragiczny rozwód zakończony, no, taką bardzo, bardzo skomplikowaną sytuacją i jakaś dziewczynka odcięta od swoich korzeni i autystyczne dziecko się pojawia i zakazany wiejski romans, także taka bardzo szeroka, przekrojowa, powiedziałabym, paleta ludzkich zachowań i po prostu wydarzeń z ich życia. Tak, i myślę, że te wszystkie te zdarzenia, które opisałam, one są fikcyjne, ale wydaje mi się, że z powodzeniem mogłyby naprawdę wydarzyć się w życiu. Dbam o to, żeby wszystko, co piszę, było jak najbardziej prawdopodobne. I wtedy dla mnie cała książka jest po prostu wiarygodna i chce mi się przy niej po prostu siedzieć i ją czytać, czy też z punktu widzenia pisarza po prostu ją tworzyć. I to też słuszne założenie Ciebie jako autorki, bo ja z punktu widzenia czytelnika to też muszę powiedzieć, że lubię pochłaniać jakieś fabuły, które niosą ze sobą jakąś taką dużą dozę prawdopodobieństwa, powiedziałabym, bo na tworzenie fikcji są po prostu inne gatunki literackie. Tak właściwie uważam. A teraz powiedz, Kasiu, jak właściwie skończyłaś czwartą książkę i już myślałaś o tej piątej, to jak to jest tak z tworzeniem fabuły? Czy to tak szybko Ci przychodzi? Czy w trakcie pisania jednak powstają nowi bohaterowie, nowe wątki? Czy Ty już jak przystępujesz do pisania, to masz, można powiedzieć, taki gotowy i dokładny scenariusz powieści? Raczej opieram się już na tak zwanym gotowcu. Ja po prostu długo wymyślam fabułę, ale nie dlatego, że przychodzi mi to z trudem, tylko dlatego, że staram się ją naprawdę dopracować. Oczywiście dopóki pomysł na książkę jest w mojej głowie, to nie ma tutaj mowy o jakimś wielkim rozbudowywaniu akcji, bo to się dzieje dopiero wtedy, kiedy zaczynam siadać przy komputerze, ale zanim usiądę do komputera, to naprawdę długo noszę się z zamiarem, co zrobić, jakich bohaterów stworzyć, jak ich ze sobą powiązać. Bardzo mi zależy na tym, żeby nie było żadnych wpadek, że ktoś do kogoś nie pasuje, chociażby wiekiem na przykład, bo to też jest zauważalne w innych książkach. Na szczęście nie jest to nagminne, ale daje się zauważyć, że niektórzy bohaterowie są tak jakby bez większego przemyślenia wciśnięci do książek. Mówię tu szczególnie o tych bohaterach takich drugoplanowych, zdecydowanie mniej istotnych, ale jednak to wszystko musi tworzyć spójną całość i ja zanim usiądę do komputera, to po prostu muszę tak skrzętnie powiązać ze sobą tych bohaterów, żeby to wszystko grało, żeby nic nie zgrzytało, żeby wszystko do siebie pasowało, a dopiero jak siadam do pisania, to zaczyna mi z tego wychodzić jedna całość i owszem, czasem się zdarza, że gdzieś jeszcze pojawi mi się jakiś bohater, o którym wcześniej nie myślałam, ale to jest naprawdę bohater bardzo drugoplanowy i nie tak bardzo istotny dla fabuły.
tak jak mówisz, Kasiu, bohater drugoplanowy, nieistotny dla fabuły, ale jednak bardzo ważny dla czytelnika, bo on tworzy tą całą taką ściśle utkaną sieć, która po prostu potem ma sens i daje czytelnikowi satysfakcję. Tak, on stwarza tę taką perspektywę, głębię, trójwymiar, jakby to nie nazwać. Bohaterowie drugoplanowi to nie zawsze są ludzie, to mogą być też miejsca albo fakty, jakieś wydarzenia. To one sprawiają, że ta książka nabiera kolorytu, nabiera takiego większego sensu. Ona nie jest po prostu wtedy płaska. Tak, z pewnością słusznie to zauważyłaś. Mówimy ciągle o Twojej najnowszej książce, a ja jeszcze nie powiedziałam ani Ty, jaki jest, jest jej tytuł. Na skraju świata. Powieść została wydana przez Black Publishing, Twoje stałe wydawnictwo należące do grupy Czarne, także wydawnictwo bardzo prestiżowe i widać zadowolone z Ciebie, które chętnie wydaje Twoje kolejne dziełka. Kasiu, a powiedz mi, czy Ty już myślisz o kolejnej książce, czyli książce numer 6, czy ona już nawet jest w trakcie procesu tworzenia? W trakcie pisania jeszcze nie jest, nie postawiłam ani jednej literki, ale na pewno już siedzi w mojej głowie. Jeszcze się nawet nie wzięłam do konspektu, który robię zawsze na początku. Jest to zawsze jedna strona A4, ja sobie zakładam, że muszę się na niej zmieścić i muszę tak hasłowo, skrótowo opisać tam, rozpisać, rozplanować całą akcję, żebym mogła sobie... Ja jestem trochę typem wzrokowca, ja muszę tam popatrzeć i od razu wszystko widzę, kto z kim jak powiązany, więc nie ma jeszcze takiego konspektu, ale w mojej głowie już to wszystko siedzi, powoli się układa. To taki rodzaj puzli, najpierw wszystko musi wskoczyć na swoje miejsce w głowie, a dopiero potem zasiądę do pisania. Teraz zresztą jest taki niesprzyjający dla mnie czas do pisania, bo z racji zdalnego nauczania spędzam długie godziny przed komputerem i po prostu po pracy z dziećmi mam już dosyć, po prostu wyłączam komputer i trzymam się z daleka od niego, więc czekam jakiejś dłuższej przerwy, to chyba wakacje będą. Tak już właśnie wspomniałaś, że na pewno sytuacja także dla osób piszących nie jest łatwa. Ja chciałabym, żebyś coś powiedziała więcej o tym właśnie, jak jest być pisarzem w czasie pandemii. Czy na przykład miałaś jakieś problemy w związku z wydaniem tej książki? Bo na pewno jest trudniej z promocją, prawda? Tak. Jeśli byłby to normalny okres, zrobilibyśmy normalną promocję w bibliotece z żywymi uczestnikami, którzy zadawaliby pytania, którym mogłabyś złożyć autografy na karcie tytułowej książki. To z pewnością też jest jakaś taka wartość dodana. Teraz no właśnie ten okres jest taki trudny. Czy Ty też jako pisarka, jako osoba tworząca odczuwasz, że rzeczywiście jest trochę, no nie wiem czy gorzej, ale na pewno inaczej? Inaczej, to jest dobre określenie. Mnie pandemia z punktu widzenia pisarza raczej nie dotknęła. Oczywiście tak mówimy tutaj o tym braku promocji, to jest zdecydowany minus, ale tak poza tym książkę napisałam, w trakcie pandemii wysłałam ją do wydawcy, dostałam dość szybką odpowiedź, że tak, pracujemy nad tym, więc tutaj się nie zmieniło nic. I właściwie przez długi czas żyłam w nieświadomości, ja myślałam, że inni piszący, bo debiutantom jest pewnie trudniej, nie wiem, tak mi się wydaje, ale myślałam, że inni, którzy piszą i już wydają, problemów nie mają. Nie wiem jak jest, bo nie robiłam żadnego rozeznania w tym kierunku, ale jak poszłam niedawno do księgarni i w rozmowie z ludźmi tam pracującymi, od słowa do słowa doszliśmy do wniosku. Usłyszałam właśnie od pań sprzedających, że w tym roku, w ciągu ostatniego roku, bardzo spadła ilość nowości tych wydawanych książek, więc chyba jest coś na rzeczy. Ja tego nie zauważyłam, bo siedzę w domu, nie chodzę po bibliotekach, nie chodzę po księgarniach, bo ja po prostu kupuję książki takie, które chcę przeczytać. Ja właściwie z domu to robię, kupuję z domu i czytam w domu, więc nie wiem jak to wyglądało, ale dało mi to do myślenia, że prawdopodobnie, no chyba kobiety wiedziały co mówią, prawda, więc chyba tak jest, że wydawało się mniej w tych ostatnich miesiącach, ale tak jak mówię, ja tego nie zauważyłam. Ja zrobiłam swoje, udało mi się napisać, wydać i no rzeczywiście promocja jest zupełnie inna, inaczej to wygląda,
ale to w tym widzę Tak, z różnicę. pewnością tak jest, bo ja muszę Ci powiedzieć, że śledzę ten rynek i taki, powiedziałabym, pisarski i wydawniczy, i rzeczywiście dużo pisarzy odkłada nawet promocję książki na te takie bardziej normalne czasy, jeśli mogę tak to określić. Także rzeczywiście, że jest jakieś takie wstrzymanie. Niektórzy właśnie uważają, że lepiej opublikować jakby dwie książki w krótkim okresie czasu, ale w jakiejś takiej sytuacji, że można zrobić te promocje. No bo cóż dużo mówić, promocja jest takim też paliwem napędzającym sprzedaż książek, prawda? To, Tak to doskonale jest. wiesz. Ale ja myślę, że te czasy też normalności niebawem nastaną i spotkamy się jeszcze ponownie w tej właśnie sali widowiskowej, ale już na zupełnie naturalnej i zwyczajnej promocji Twojej książki. Bardzo na to liczę. Kasiu, a jeszcze powiedz, jaki jest Twój stosunek emocjonalny do Twoich książek, czyli można powiedzieć, że tak, do takich Twoich dzieci? Czy każda kolejna jest tym ukochanym dzieckiem, czy jednak to ta pierwsza, czy po prostu w ogóle nie przywiązywałeś wagi, czy myślisz, że jeszcze najlepsza i najbardziej ulubiona książka jest do napisania, jeszcze jest ten czas przed Tobą? Ja nie należę do osób emocjonalnych, ja jestem zadaniowcem. Coś wykonuję, zadanie jest zrobione i no tyle tak, w temacie. Matematyk z wykształcenia. Matematyk, oczywiście, ja mam bardzo analityczne myślenie. Podejść do zadania, zrobić, wywiązać się z niego jak najlepiej, a potem to ja już, moja rola się kończy, więc mogę sobie myśleć o innych książkach na przykład. Ja się nie przywiązuję do nich emocjonalnie. Mało tego, gdybyś mi zrobiła, Aniu, na przykład jakiś test quiz na przykład imiona moich bohaterów drugoplanowych, bo jeszcze z pierwszoplanowymi to bym sobie chyba poradziła w tych pięciu książkach, ale bohaterowie drugoplanowi, ja już nawet nie pamiętam, jakie imiona im nadawałam. Pamiętam, jeśli chodzi o Na skraju świata, bo to jest taka świeża książka, więc jeszcze pamiętam. Ale bohaterowie drugoplanowi z książek poprzednich, a może nawet istotne postacie z tej pierwszej czy drugiej książki, ja się po prostu nad tym nie zastanawiam. To jest zrobione, kto ma ochotę, to przeczyta. Ja czytałam to wielokrotnie w trakcie pisania, poprawiałam, miałam przecież swój udział w korektach, w redakcjach, więc ja to znam na wylot, ale nie zaprzątam sobie tym umysłu. Ja nie wkładam do głowy czegoś, z czego nie będę korzystać, bo tak naprawdę te imiona, czy nawet niektóre fakty, które zawarłam w książkach, było, minęło, jeśli kiedyś przeczytam, to sobie o tym przypomnę, ale dla mnie w tej chwili jest to już nieistotne, więc ja jestem tak trochę jak macocha. Wypuszczam te książki w świat, ale przestaję o nich myśleć. Ja, owszem, ja jestem z nich dumna, bo to jest kawał mojej roboty, kawałek mojego życia. Pisząc je bardzo, bardzo dobrze się czuję wtedy, ja to po prostu lubię robić. I sprawia mi to przyjemność, więc na pewno to jest bardzo ważna część mojego życia, ale tak jak mówię, no typowy zadaniowiec, zrobić i wziąć się za następny projekt. Czyli to taki algorytm, rozpoczęcie, tak. Działanie, zakończenie, dokładnie. Swego rodzaju satysfakcja i po prostu nowe wyzwanie i tak. Tego się trzymasz i w ten sposób podchodzisz. Tak. Być może to jest bardzo zdrowe podejście dla twórcy, autora. Myślę, że zdrowe, tak. Prawda? Bo to też nie takie, pewnie nie rozpatrujesz też własnych błędów, bo podejrzewam, że człowiek w pewnym momencie sięga do swojej wcześniejszej twórczości i mówi, o nie, jak ja to napisałam. Przecież to mogło, a to też takie bez sensu, bo to trochę wyczerpuje człowieka tak twórczo, wydaje mi się. Tak, właśnie i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. To się już wydało, to jest. Na przykład nie jestem też zwolennikiem, jeżeli robione są jakieś kolejne wydania, bywają, że są mocno poprawiane. No nie, no to już miało swoje pierwsze wejście, to zostało w takiej postaci wydane i trudno, i potem trzeba całe życie nieść to piętno, że się zrobiło jakiś błąd. Nawet niechby on był kardynalny, no to trudno, jest to element mojej pracy. Ja nie przywiązuję wagi, to znaczy w momencie, kiedy o książce się mówi najwięcej, czyli tuż po jej wydaniu, taki krótki czas po wydaniu, rzeczywiście ja z dużą niecierpliwością czekam na opinie, bardzo mnie interesuje, co powiedzą ludzie, z dwóch przyczyn. Po pierwsze, zwykła ludzka próżność, bo wszyscy jesteśmy złaknieni pochwały, to nie ma co oszukiwać. Ale z drugiej strony, tak merytorycznie do tego podchodząc, mnie po prostu ciekawi, czy zrobiłam coś dobrego, czy przeciwnie, czy następnym razem trzeba jakichś błędów uniknąć. A gdybym miała jeszcze raz brać się za pisanie tych wszystkich książek, które już są wydane, jestem pewna, że napisałabym je inaczej. Nie wiem, czy zupełnie inaczej, ale na pewno inaczej. Co niekoniecznie oznacza, że
że wersje, które już są wydane, są złe. Nie, absolutnie, tylko po prostu jestem w innym momencie życia. Być może myślę trochę inaczej, coś wpłynęło na moje podejście do tematu. Pantarej! A ja sprawdzałam nawet dzisiaj recenzję Twojej książki i oceny na portalu Lubimy Czytać, bo bardzo sobie cenię ten portal i uważam, że jest świetnym narzędziem, które potrafi ocenić. Oczywiście nie zawsze się te oceny całkowicie podkrywają z gustem czytelnika, bo to jest naturalne, ale generalnie uważam, że te osoby oceniające to są naprawdę tacy wyrobieni czytelnicy. I Twoja książka ma najwyższą ocenę z Twoich dotychczasowych książek, że to też może oznaczać taki Twój pisarski ciągły progres. Można to tak odczytywać, chociaż niekoniecznie. Ja też bym do tego podeszła matematycznie, po prostu, to jest czysta statystyka. Im mniej ocen, tym bardziej będą one się wahały przy każdej kolejnej ocenie. Natomiast jeżeli tych ocen jest duża ilość, wtedy nawet jeśli się dostanie, załóżmy, jedną gwiazdkę, to znacząco ocena wtedy nie spada. Więc tutaj po prostu statystyka. No i też tak jak w statystyce, skrajne oceny, zarówno te dobre, jak i te złe, należy usunąć. Bierzemy tylko ten środek i to jest to, co rzeczywiście obrazuje. Czyli coś w okolicy mediany. Dokładnie. Ale Kasiu, przypominam Ci, że Twoja książka jest bardzo nowa i nie ma jeszcze zbyt dużo ocen. Przecież ona się ukazała nawet niecały miesiąc temu, bo tak, chyba 10 lutego to była jej premiera, a dzisiaj spotykamy się 3 marca, o ile dobrze liczę, jest środa, prawda? Tak. Czyli no tak, nie umniejszaj sobie, nie bądź skromna, ocena jest wysoka i bardzo satysfakcjonująca. Jak ja widzę przy książce taką ocenę, to zawsze ją przeczytam. Kasia, teraz może zmieńmy temat, bo ja wiem, że oprócz tego, że jesteś pisarką, to jesteś też zapaloną czytelniczką, bo często o tym rozmawiamy, przychodzisz zresztą do biblioteki na spotkania autorskie, które u nas się odbywają. No wiem, że Ty wolisz taką literaturę faktu, prawda? Reportaż, publicystykę. A powiedz mi, co na przykład ciekawego ostatnio przeczytałaś, co poleciłabyś czytelnikom i co w Twojej ocenie uważasz za książkę właśnie warto przeczytania? Długo jakoś nie wpadały w moje ręce książki Twardocha, ale odkąd je odkryłam, absolutną fanką jestem. Jakiś czas temu poznałam prozę Hille i teraz wracam do nowej książki. Też bardzo, bardzo polecam. To są takie moje najnowsze odkrycia. Nie czytałam jeszcze, ale już mam zarezerwowaną w bibliotekę, ale jestem też fanką tego autora. Uwielbiam na przykład Bajzera Dawidka i tak, jego inne powieści też uważam, że znakomita literatura. A jeśli chodzi o literaturę faktu, czy czytałaś 27 śmierci Tobiego Obeda? Nie, ale na pewno już teraz zwrócę uwagę. To myślę, że zwróć uwagę. Ta książka została laureatką Nike, którą wybrali czytelnicy. Jest to książka bardzo mocna, ale chyba trzeba ją przeczytać, ale rzeczywiście dużo, dużo budzi emocji i w pewnym momencie to nawet żałowałam, że ją przeczytałam, ale już po lekturze uważam, że warto. Kasiu, więc co, mi pozostaje tylko bardzo podziękować Ci za rozmowę. Ja bardzo się cieszę, że Ty ciągle pracujesz i odnosisz sukcesy i życzę Ci tego dalej. Naszych czytelników mogę zaprosić do biblioteki po książkę Na skraju świata, która już niebawem będzie w naszych zbiorach, a także na pewno jest dostępna we wszystkich chełmskich księgarniach i w księgarniach internetowych. Także zapraszamy Państwa, zachęcamy do lektury i mam nadzieję, że spotkamy się też niebawem na promocji, a nie takim wywiadzie online. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za spotkanie.